Witajcie, witajcie moi drodzy w kolejnym już odcinku 10 MLM bez tajemnic. Dzisiaj porozmawiam sobie o follow-upie, ponieważ wiele ludzi w tej branży nie docenia siły i przede wszystkim tego, co w ogóle tkwi w follow-upie. Jestem teraz w cudownym miejscu, schodzę naprawdę w taką głęboki dół, ale idę po prostu do morza. Miejscowość Obzór pomiędzy Słonecznym Brzegiem a Warną w Bułgarii. Cudowne miejsce. Jutro przemieszczam się też w inne miejsce, całkiem już po prostu w inny rejon. Pewnie zahaczymy już o Rumunię, gdzie też są piękne, cudowne widoki. Też postaram się podzielić czymś tutaj na tych live'ach. Także po prostu też tam trochę czasu po prostu gdzieś tam zabawimy. Także moi drodzy, follow-up. Czym jest follow-up? To jest przede wszystkim rozmowa. Follow-up to jest rozmowa po prezentacji, kiedy człowiek zobaczy prezentację naszego projektu marketingu sieciowego i po prostu to jest ta rozmowa. Ja powiem, że to jest jedna z najważniejszych rozmów, bo jedną ważną rozmową to jest, kiedy zapraszamy człowieka, żeby zapoznał się z możliwościami, żeby zobaczył w ogóle, jak mu możemy pomóc, co mu w ogóle możemy zaoferować. Ja polecam oczywiście automatyzację, czyli nie robienie samemu prezentacji, czyli ta stara metoda, czyli umawiamy się gdzieś z kimś na kawie, gdzieś tam w hotelu, może w restauracji, może gdzieś u kogoś w domu. Robimy mu prezentację jeden na jeden. Ja dzisiaj jestem daleki od tego, ponieważ chcąc mieć biznes wolności, chcąc, aby nam ten biznes dawał totalną wolność, żebyśmy go mogli robić z każdego miejsca na świecie, tak jak ja to teraz robię, to jest mega ważne, abyśmy sobie maksymalnie zautomatyzowali ten biznes. Moi drodzy, to jest mega, mega ważne. I follow-up, czyli rozmowa po prezentacji. Wiele ludzi nie dostrzega tego, jak ważnym elementem jest ta właśnie ten follow-up, a powiemy, że to jest jeden z najważniejszych elementów. Moi drodzy, witaj Krysia, witaj Marlena, fajnie, że jesteście. Słuchajcie, doszedłem na fantastyczną plażę. Czyściutko, piaseczek, morze pełne, z góry widać. Powiem, przez ostatnie dni to w ogóle morze jest jak jezioro. Fale spokojne. Ale okej, do tematu, bo nie chcę tego przeciągać. Moi drodzy, follow-up, czyli rozmowa po prezentacji. Dlaczego ona jest tak ważna? Ponieważ ludzie nie podejmują bardzo często od razu decyzji. Kiedy zobaczą prezentację, dowiedzą się o projekcie, okej, niby dawniej stara szkoła mówiła, żeby od razu rejestrować człowieka rejestrować w maksymalnie 24 do 48, 72 godziny to już jest max, żeby rejestrować po prostu po prezentacji. Ja powiem tak, ważne jest, aby w tych 24 godzinach po prezentacji odezwać się do człowieka i nie czekać teraz. Moi drodzy, to jest najważniejszy element. Większość ludzi czeka, aż się osoba odezwie po prezentacji do nich i powie: jestem zainteresowany albo nie jestem zainteresowany, chcę porozmawiać albo nie chcę porozmawiać. Nie, to my jesteśmy odpowiedzialni za to jako doświadczony i przede wszystkim człowiek, który buduje biznes marketingu sieciowego na poważnie i uczy ludzi. Uczmy tego ludzi właśnie, że ten follow-up musi być wykonany maksymalnie do 24 godzin po obejrzeniu prezentacji i nie czekajmy, aż to człowiek się do nas odezwie, tylko to my musimy się do tego człowieka odezwać. Często bywa tak, że ktoś zaprasza na prezentację i zostawia tego człowieka, licząc na to, że ten człowiek się do niego odezwie. I co się w tym momencie dzieje? No, wydarzają się takie dziwne sytuacje, ponieważ no, człowiek po prostu nie pojawia się, nie odzywa się i mówimy: okej, ten człowiek nie chce. No nie, to nie znaczy, że ten człowiek nie chce. To znaczy, że my nie odezwaliśmy się do tego człowieka, nie zrobiliśmy z tym człowiekiem follow-upu, a to jest, tak jak powiedziałem, jeden z najważniejszych elementów w networku, żeby ten follow-up przeprowadzić, ale to my jesteśmy za niego odpowiedzialni, żeby do tego follow-upa w ogóle doszło. Dlatego tak ważnym elementem jest ten follow-up. Nieraz ludzie dołączą po pierwszym follow-upie. Nieraz człowiek powie: okej, ale wiesz co, jeszcze nie wiem, nie rozumiem tego czy tego. Potrzebuję jeszcze wiedzieć to albo to. Więc wtedy korzystajmy właśnie też z narzędzi. Czyli znowu, nie próbujmy być my jako ekspertami w tym, ale z pewnością w swoim projekcie masz, a jeżeli nie masz, to znaczy, że twój projekt nie jest do końca zautomatyzowany i nie posiada systemu, bo jeżeli dzisiaj człowiek przykładowo potrzebuje się dowiedzieć czegoś więcej o produkcie jednym, drugim, trzecim,
Okej, okay, gdzieś zerwało, ale już jestem z powrotem. Dajcie mi znać w ogóle, czy mnie widać, czy mnie słychać po zerwaniu połączenia. Dobra, ja nie będę stąd się ruszał, bo widzę, że już im niżej schodzę powolutku, to po prostu tracę powoli zasięg. Moi drodzy, skończyłem na tym właśnie. Jeżeli po prostu człowiek się potrzebuje dowiedzieć, odeślijmy go do narzędzi, do systemu. Czym są narzędzia i ten system? Przede wszystkim to są nagrania wideo, gdzie przykładowo ekspert tłumaczy, opowiada po prostu o jakimś produkcie. Dzięki Marlenka za odpowiedź, że wszystko jest. Czyli to są narzędzia, czyli to jest wideo przykładowo, w którym ekspert mówi nam, opowiada o sobie, o produkcie, na temat tego, z czego on jest skonstruowany, jak on działa, i tak dalej, i tak dalej. I nie próbujmy my tego tłumaczyć, bo ludzie często nam nie będą ufać, ale kiedy posłuchają eksperta, który wie, o czym mówi, który powie przykładowo, jakie badania były zrobione na tym produkcie, gdzie on został zastosowany, i tak dalej, jakie on ma działanie. Kiedy usłyszymy to od eksperta, który wie po prostu, jak ten produkt dokładnie działał, przykładowo może był twórcą tego produktu, także to jest mega ważne, posługujmy się narzędziami, posługujmy się systemem. O, i znowu przerwało i znowu jestem, znowu wróciłem. Posługujmy się właśnie narzędziami, bo to nam da ogromną przewagę, i wtedy człowiek, jeżeli dajemy mu dostęp znowu do materiału, to jest kolejny, musimy zrobić kolejny follow-up z tym człowiekiem. Musimy przeprowadzić z nimi rozmowę, czyli znowu musimy się umówić i zapytać, ok, to nagranie przykładowo trwa, nie wiem, 10 minut, kiedy to obejrzysz? Za chwilę, czy po prostu, nie wiem, jutro, pojutrze? Powiedz mi, kiedy, to ja się do Ciebie odezwę i wtedy porozmawiamy. Moi drodzy, siła jaka i potęga jaka tkwi w follow-upie, wiele osób sobie z tego nie zdaje sprawy, ale żeby mieć rezultaty, musimy follow-upować osoby właśnie po prezentacji, po kolejnym rozszerzeniu tej prezentacji, czyli korzystając z narzędzi, z systemu. Musimy to robić systematycznie. Jeżeli robimy to, z pewnością nasze rezultaty będą o wiele, wiele lepsze niż były do tej pory. Także jeżeli chcesz mieć niesamowite rezultaty, chcesz odnosić sukcesy w branży marketingu sieciowego, no musisz wiedzieć, że follow-up to jest element, który jest mega, mega ważny. I jeszcze kolejna rzecz odnośnie follow-upu. Tak na zakończenie to jest taki tip dla Ciebie. Ja przykładowo dla swoich nowych osób, które dołączają do mojego projektu, zawsze staram się prowadzić dla tych osób przynajmniej 3-4 follow-upy. Po co? No po to, żeby się osoby nauczyły, jak rozmawiać podczas follow-upu, jakie pytanie zadawać, o czym w ogóle rozmawiać podczas tego follow-upu. To jest mega ważne. Witaj Dawid, witaj Marzenka. No i znowu mi przerwało. No cóż, jestem za granicą, tak to jest nieraz podróży, ale do cierpliwych świat należy, bo tylko cierpliwość popłaca, moi drodzy. Naprawdę jestem w cudownym miejscu, jeszcze tutaj nigdy nie byłem. Jestem tu pierwszy raz, moja rodzinka już po prostu jest padnięta po całym dniu, więc ja sam spaceruję, ja mam jakoś niespożyte popady energii, uwielbiam to, dlatego właśnie marketing sieciowy robię, ponieważ ten marketing sieciowy daje mi możliwości, żebym mógł pracować, mógł zarabiać i mógł po prostu korzystać z życia, brać go pełnymi garściami. To jest właśnie moje podróże, zwiedzanie świata, zwiedzanie pięknych zakątków, uwielbiam morze, moi drodzy. Zobaczcie, Morze Czarne, piękne, przede wszystkim piękne, piękne piaszczyste plaże. To mi się podoba, czysto, naprawdę czyściutko jest tutaj w Bułgarii. Także uwielbiam Bułgarię, jestem tu już któryś raz z kolei. Za chwilę jedziemy, tak jak mówię, na Rumunię, troszkę pozwiedzać tam fajnych miejsc. Także trzymajcie kciuki, żeby wszystko się... I znowu przerwało, i znowu jestem, dobra. Także, moi drodzy, kończąc, bo widzę, że przerywa ten internet, nie pozwala tak jakoś nam płynnie tego przejść dzisiaj, mimo tego, że ważny temat. Co ja robię dla swoich nowo wprowadzonych partnerów? Przede wszystkim prowadzę z nimi, dla nich, pierwsze 3-4 follow-upy. Po co? Po to, żeby się te osoby nauczyły, właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, jakie pytania zadawać, o czym rozmawiać podczas follow-upu. To są mega ważne elementy i ja zawsze prowadzę dla swoich partnerów te follow-upy, tylko z jednego powodu, po to, żeby się te osoby nauczyły. Mimo tego, że dla mnie kiedyś tego nikt nie robił, uczyłem się przez 9 lat tego, jak działać skutecznie. Dzisiaj jestem top rekruterem, jeżeli chodzi o rekrutację. No, nieraz ktoś tam mówi, że w marketingu sieciowym się nie rekrutuje. No, wprowadzamy osoby. Wprowadzanie osób to jest nic innego jak rekrutacja. No i jeszcze raz. Przerwało, ale jestem.
Jednak tu rekrutacja nie jest taka jak w korporacji, jak w pracy na etacie. Ta rekrutacja wygląda całkowicie inaczej, bo my musimy znaleźć z osobą, która chce z nami budować biznes przede wszystkim. Wspólny język, wspólny mianownik. Ta osoba musi znaleźć w projekcie, w którym my działamy, swoje miejsce. Musi znaleźć coś, co rozwiązuje